Szanowni Państwo, jestem przed prokuraturą okręgową w Warszawie. Oj, trzęsie mi się bardzo tu. O, jest, udało mi się ustabilizować. Szanowni Państwo, tak jak zapowiadałem, złożę zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa w związku z nielegalną pomocą udzielaną Ukrainie na podstawie słynnej już umowy z dnia 2 grudnia 2016 roku. Tutaj jest to zawiadomienie. I powiem w skrócie, przypomnę w skrócie, o co chodzi. Przypominam, że na podstawie właśnie tej umowy z 2 grudnia 2016 roku strona polska przekazała ogromne ilości pomocy o charakterze wojskowym, różnych dóbr, różnego mienia itd., itd. A okazało się, że ta umowa jest kompletnie nielegalna, ponieważ nie wyrażono na nią uprzedniej zgody w ustawie. W związku z powyższym te wszystkie działania na podstawie, dokonywane na podstawie nielegalnej umowy, no są bezprawne. Są kompletnie bezprawne, gdyż ta umowa po prostu jest nieważna, Szanowni Państwo. A skoro tak, to rozporządzono mieniem w wysokości no, kilkudziesięciu miliardów złotych bez podstawy prawnej, w sposób nielegalny. W związku z powyższym składam zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez ministra obrony oraz prezesa Rady Ministrów. I teraz, proszę Państwa, wiele osób mi mówiło, że to jest niepotrzebne, że to jest bez sensu, że prokuratura jest w rękach polityków, zwłaszcza obecnie, że to nic nie da, ale po pierwsze, jeżeli nie będziemy tego robić, to bezprawie będzie narastać, a po drugie, proszę Państwa, być może zmieni się niedługo władza i prokuratura również. I nie chodzi mi tutaj o to, żeby prokuratura przeszła w ręce innych polityków, tylko aby została skutecznie rozdzielona, oddzielona od polityki. Żeby prokurator generalny był funkcją niezależną od ministra sprawiedliwości i aby nie był politykiem. Więc krótko mówiąc, trzeba robić swoje, a co los przyniesie, zobaczymy. Jeżeli uda nam się 15 października zmienić władzę, to być może będziemy mieć taką prokuraturę, która będzie w takie śledztwa prowadziła w sposób rzetelny, zgodny z faktami i do samego końca, czyli łącznie z postawieniem winnych przed sądem. To tyle z mojej strony w ramach takiego szybkiego przekazu na żywo. Za chwilę wchodzę do prokuratury i złożę to zawiadomienie. Dziękuję, pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie.